Witam Cię w cyklu Lektury w 5 minut. Zasubskrybuj, łapka w górę. Ten film może zawierać informacje o treści lektury. Jeśli nie chcesz odbierać sobie przyjemności czytania, wyłącz go teraz. Zostajesz? No to lecimy. Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Kral to szczególny utwór. Łączy w sobie cechy charakterystyczne dla wywiadu, reportażu i powieści dokumentalnej. Fabuła tego tekstu jest swego rodzaju rekonstrukcją wydarzeń wybranych z życia Marka Adelmana, jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim. Hanna Krall pisała go wykorzystując wcześniej przeprowadzony z Adelmanem wywiad, który nosił tytuł Sposób umierania. To on stał się podstawą dla ostatecznej wersji książkowej wydanej w 1977 roku. Pozycja ta intensywnie wpłynęła na odbiorców, wywołując wiele kontrowersji. Rozmówca, jednocześnie bohater i narrator w tekście Hanny Krall to świadek przeszłości. Jak już wspomniałem, w czasie wojny Edelman był jednym z przywódców żydowskiego powstania w getcie. Jego wspomnienia z tego czasu stanowią pierwszą część rozmowy. Edelman mówi o wydarzeniach z roku 1943, kiedy wybucha powstanie, ale pamięcią sięga też do roku 1942, gdy hitlerowcy rozpoczęli wywozić Żydów do treblinki, do obozu koncentracyjnego. Druga część rozmowy przenosi nas do współczesności. Edelman opowiada o swojej pracy. Jest lekarzem, kardiochirurgiem. Oba pojawiające się w tekście plany czasowe wpływają na rozumienie tytułu. Zarówno w czasie wojny, w getcie warszawskim, jak i w trakcie późniejszej pracy w roli lekarza, Edelman chciał być o krok przed nadchodzącą ludzką śmiercią. Chciał na przekór rzeczywistości dawać nowe życie. Chciał, jak to samo określał, osłonić płomień świeczki ludzkiego życia, który Bóg chciałby zgasić. Przeprowadzonym przez król wywiadzie Edelman ukazuje beznadziejną walkę nielicznych i słabo uzbrojonych żydowskich powstańców. To obraz zdesperowanej grupy, która wierzy, że w oczach ludzkości lepiej jest umierać z bronią w ręku. Obraz ten jednak jest daleki od patosu i heroizacji. Edelman postanawia oddać, na ile to możliwe, prawdziwy wymiar sytuacji w getcie. Jego wspomnienia rysują sylwetki normalnych, przeciętnych, niebohaterskich postaci. Mówi o Anielewiczu, komendancie powstania, którego przedstawia jako psychicznie niegotowego do pełnienia tej funkcji. Działał w sposób porywczy, bez planu, a jego początkowa wiara załamała się, gdy żydowscy powstańcy nie uzyskali wsparcia ze strony Armii Krajowej. Edelman, pracując w szpitalu w getcie był również świadkiem wywiezienia do obozów w Treblince 400 tysięcy Żydów, gromadzonych na umszlak placu. Opisuje to miejsce tragedii jako źródło nadziei. Dla wielu objawiała się w tym nadzieja na nowe życie. Nie mieli często świadomości celu swojej podróży. Otrzymywany na drogę chleb był w głodującym getcie wartością nie do przecenienia. Było to również miejsce trudnych decyzji. Żydzi między sobą rozdzielali numerki życia, czyli kartki z pieczątkami gwarantującymi pozostawanie przez jakiś czas jeszcze w getcie. Osoby bez numerków trafiały do transportu. Brak patosu, idealizacji, heroizacji ludzi uczestniczących w tych wydarzeniach powoduje, że stają się oni bardziej bliscy. To tragedia nie kogoś szczególnego, ale przeciętnego, normalnego, kto nagle został dotknięty przez tragedię wojny. Tragiczne wydarzenia opisywane przez Edelmana im bardziej obrastały legendą, tym wyraźniej odchodziły od prawdy, a Edelmanowi zależało na okazaniu rzeczywistości, kardiochirurg. Sprzeciwiał się zarzutowi bierności mieszkańców getta, która rozumiana może być również jako ich tchórzostwo. Bez zbrojnego oporu pozwolili się prowadzić na śmierć. Zauważa, że ta postawa mogła być bardziej heroiczna niż odwaga walczących z bronią w ręku. Łatwiej jest ponieść śmierć, biegnąc z karabinem przeciwko wrogom. Dlatego w pewien sposób domaga się oddania czci każdemu z zabitych. Edelman podkreśla również trud dokonywania osądów moralnych sytuacji rozgrywających się w Getcie. Nieludzkie warunki wpływały również na nieludzkie zachowania. Lekarz wspomina matkę oszalałą z głodu, próbującą zjeść swoje martwe dziecko, lekarkę podającą truciznę dzieciom. Przedstawia sytuację odrzucenia matki przez córkę, która otrzymała numerek życia. A jednocześnie przywołuje obraz dziewczyny, dobrowolnie włączającej się wywożony do treblinki tłum, by do końca pozostać ze swoją matką. Ważną myślą Edelmana jest spostrzeżenie dotyczące wyboru śmierci. Wskazywał, że nie chodziło o przetrwanie czy też pokonanie wroga. Ocalenie godności ludzkiej według Delmana jest ważniejsze niż zachowanie życia, a godność ta związana była również z wyborem śmierci. Druga część reportażu Hanny Kral ukazuje pracę Delmana po wojnie. Kończy studia medyczne, zostaje kardiochirurgiem i również w tym miejscu stara się walczyć o życie. Nie zraża się beznadziejnymi sytuacjami i opiniami innych lekarzy. Ma świadomość, że w przeciwieństwie do czasu wojennego, kiedy nic nie mógł zdziałać, teraz może naprawdę walczyć do końca, może przynajmniej próbować ocalić ludzkie istnienie. Marek Gedelman nie czyni z siebie bohatera, jest skromny i krytyczny. Stara się dać świadectwo tragicznego czasu Holokaustu, czasu niewyobrażalnej zagłady Żydów. Daje świadectwo upadku zasad moralnych i głębokiego pragnienia. Pięknego umierania, decydowania o własnym losie. Lekarz chce też oddać cześć tym, którzy zginęli w komorach gazowych. Uważa, że jest to śmierć bardziej tragiczna niż ta z bronią w ręku, bo prowadzącym na śmierć ludziom odebrano godność i jakąkolwiek wolność wyboru. Zdążyć przed Panem Bogiem może być dobrą lekturą w czasie omawiania obrazu wolnej okupacji, ich wpływu na postawy ludzkie oraz na wartości. To również tekst o dylematach moralnych, cierpieniu doświadczaniu rozłąki, odrzuceniu i beznadziei. Z postrzeżeniami przywoływanymi przez Edelmana możemy również zobrazować deheroizację, a równocześnie bohaterstwo ludzi przeciętnych. To także tekst o buncie, tym dosłownym powstaniu w getcie. Ale również buncie przeciwko boskim planom, przeciwko śmierci. Jej motyw jest w tym utworze wyraźnie widoczny i wiąże się z obrazem lekarza i Boga, w pewien sposób starających uprzedzić jeden drugiego w odbieraniu i dawaniu życia. Zdążyć przed Panem Bogiem to również tekst o pamięci, tej zbiorowej, budującej mity i legendy o walczących, umierających, bohaterskich, i tej indywidualnej, dalekiej od naukowej, precyzji liczbowych statystyk. Pamięci utrwalonej przez jednostkowe ludzkie tragedie. Więcej informacji o lekturach oraz istotnych maturalnych zagadnieniach znajdziesz na naszym kanale i na naszej platformie kursowej maturana.maxa.pl To co? Widzimy się?